Dieta ketogenna jest tak naprawdę starą metodą leczenia, znaną już od czasów biblijnych, natomiast od 20-30 lat przeżywa swój renesans. Już z samej nazwy możemy jej działanie wywnioskować. Ketogenna, czyli wpływająca na powstawanie ciał ketonowych w organizmie, które będą w zastępstwie dla glukozy paliwem dla mózgu. Dieta ketogenna jest dietą bogato-tłuszczową, normobiałkową i bardzo niskowęglowodanową, a tego tłuszczu możemy mieć 2, 3, a nawet 4-krotnie więcej niż białka i węglowodanów razem. I teraz pytanie, czy taka ilość tłuszczu w diecie może szkodzić? Oczywiście, dlatego dietę stosujemy ze ścisłych wskazań lekarskich. Mówimy o leczeniu padaczek lekoopornych, czyli takich, które nie poddają się leczeniu farmakologicznemu. Mamy też kilka chorób wrodzonych wad metabolizmu, chorób rzadkich, które wymagają stosowania diety przez całe życie. Biorąc pod uwagę, że dieta stosowana jest ze wskazań lekarskich, bierzemy pod uwagę również przeciwwskazania do jej stosowania. Nie każdy pacjent może ją stosować. Natomiast przed wprowadzeniem takiej diety musimy zrobić szereg badań, żeby sprawdzić, czy faktycznie pacjent nadaje się do stosowania tej metody leczenia. Tak dokładnie, mówię tutaj o leczeniu. Dieta ketogenna jest uznaną na świecie metodą leczenia na równi z farmakoterapią, a jej działanie potwierdzone jest wieloma badaniami naukowymi.